Ciasto z tej przeze mnie bardzo lubianej książki nasi przedstawiciele polecają. Ciasto bajaderka, które oczywiście przerobiłam i uzdrowiłam, że się tak wyrażę. Słuchajcie, zamiast cukru ksylitoli, oczywiście jest go mniej niż w oryginalnym przepisie, miksujemy. Nie trzeba tego jakoś bardzo długo robić, bo to nie jest twarde ziarno jak, nie wiem, kukurydza, czy pszenica, czy orkisz. Wystarczy 20 sekund. Jedynie trzeba później odczekać, aż przestanie ten słodki dym się wydobywać z urządzenia, bo inaczej wszystko będzie obklejone i będzie takie fajne, lepiące, więc chwilkę dajcie dymowi na opadnięcie i możemy dalej przygotowywać nasze ciasto. Przepis jest naprawdę fajny i prosty, a smak bardzo zaskakujący. Myślę, że naprawdę będziecie zadowoleni z tego efektu, który osiągniecie, i poza tym wygląda też ciasto bardzo fajnie. Sami zaraz zresztą zobaczycie. Słuchajcie, dodajemy mąki, ja jak zwykle orkisz. Tym razem próbowałam różne rodzaje mąki orkiszowej, typ. Jedna to była tortowa, czyli to był typ 450, druga 700. Z mojego doświadczenia wynika, że wszystko jedno, czy będzie to typ 450, czy 550, czy nawet 700 do ciasta, bez żadnego problemu to się sprawdzi, ciasto nadal będzie fajne, jasne, wszystko nam urośnie. Także nie stresujcie się, jeżeli nie możecie to kupić na przykład mąki tortowej. Kupcie taką, jaka się uda, byleby to nie była mąka razowa typ 2000, bo wtedy to będzie zupełnie co innego. I teraz dalej, masło musi być zimne, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, mieszamy, dodajemy do tego wszystkiego jajka, ponownie będziemy mieszać, a potem wyrabiać. To jest takie ciasto, powiedzmy, trochę jak kruche, to nie jest ciasto, które się leje, to jest ciasto, które jest bardzo fajne i elastyczne, w rękach się dobrze wyrabia. I teraz następny etap to będzie coś, co możecie zrobić na dwa sposoby. Albo potraktować to tak jak ja i w rękach to dzielić i wykładać na blaszki. To są blaszki 25x30, ja akurat mam takie dwie w domu. Jeżeli macie tylko jedną, to będziecie musieli piec to ciasto partiami. I też u mnie w piekarniku się dwie naraz nie mieszczą, więc też piekłam każdą część ciasta osobno. I na tym etapie możecie też to ciasto podzielić na dwie części i rozwałkować i włożyć do blaszki, jak wolicie, jak Wam jest wygodniej, tak zróbcie. Być może sposób z rozwałkowaniem byłby jednak lepszy, bo ciasto wtedy będzie równiejsze. Moje po upieczeniu było trochę w jednych miejscach niższe, w innych miejscach trochę wyższe. Siłą rzeczy nie dało się tego uniknąć, wykładając je w sposób, w jaki ja to zrobiłam. Tym niemniej oczywiście nie psuje to smaku, tak? Więc się nie stresujcie, możecie zrobić tak, możecie zrobić inaczej, jak sobie chcecie i jak lubicie. No i teraz, tak jak widzicie, piec każdą część 20 do 25 minut, przy czym myślę, że 20 minut w zupełności wystarczy, 25 minut to już może być trochę za suche. I teraz jedna część już jest upieczona, druga jest w piekarniku. Bierzemy słoiczek dżemu wiśniowego, takiego 100% bez cukru i rozsmarowujemy w miarę równomiernie na tym cieście, które już jest upieczone. Natomiast ten kolejny kawałek, nieoczekiwany tutaj zwrot akcji następuje, kroimy, dzielimy na kawałki i wrzucamy do Thermomixa. Będziemy z niego właśnie robić tą naszą masę bajaderkową. Prawda, że zaskakujące, ale jest to naprawdę fajny pomysł, fajnie wymyślony przepis. Smak jest nieoczekiwany, a masa jest świetna, ma bardzo fajną konsystencję, jest fajna w smaku, nie jest sucha, nie jest też jakaś tam ciągnąca się, lepiąca się, jest po prostu idealna. Także polecam Wam do wypróbowania, bo zachwycił mnie ten przepis, chociaż oczywiście jak zwykle książkę mam od dawna i chodziłam wokół niej bardzo długo i wokół tego przepisu. Słuchajcie, ja użyłam mleka owsianego, Wy możecie użyć owsianego, ryżowego lub po prostu krowiego, takiego jakie macie w domu i jakiego używacie, więc wlewamy mleko, wlewamy tutaj rum. Ten rum jest ważny dla smaku, jeżeli bardzo chcecie, możecie go pominąć, wlać więcej mleka lub zastąpić to wodą, natomiast jestem pewna, że smak będzie trochę inny, także jak uważacie, jeżeli nie lubicie rumu lub nie chcecie go użyć, możecie go pominąć. Teraz ostatnia rzecz, którą dodajemy do naszej masy, to są bakalie dowolne. Ja po prostu użyłam wszystkich, jakie miałam w domu otwarte, końcówki ze wszystkich woreczków, tak jak tutaj widać.
czyli rodzynki poszły, orzechy laskowe, płatki migdałów, migdały, orzechy pekan, takie orzechy lub bakalie, jakie macie, możecie dać żurawinę, suszoną śliwkę, pokroić daktyle, co chcecie, plus trochę takich właśnie migdałowych bakali, orzechowych, różnych, tak żeby to nie było jedno, i mieszamy. Mieszamy tak, żeby nie żeby to było zmiksowane, żeby nam się bakalie zmiksowały, tylko żeby to nasze całe ciasto połączyło się z mlekiem i rumem, tak żeby to była gładka masa, którą tutaj właśnie widzicie. Tak ona ma wyglądać. Także jeżeli te 10 sekund Was nie wystarczy, możecie pomóc tam trochę kopystką przemieszać i jeszcze raz delikatnie wymieszać, tak żeby to nie była mama łyga z posiekanymi bakaliami, tylko taka właśnie masa z widocznymi w środku migdałami, orzechami i rodzynkami. Ostatni etap to jest polewa, którą za chwilę zobaczycie, jak zrobić. Tutaj ważne jest, żeby to było równe, bo później będzie w każdym kawałku ciasta inna ilość tej masy, więc rozprowadźcie to równomiernie. Ja mam czekoladę do rozpuszczania, kuwerturę, która się fajnie bardzo rozpuszcza. Warto w taką czekoladę moim zdaniem zainwestować. Jeżeli takiej nie macie, to każda inna, gorzka lub mleczna, też powinna się sprawdzić. Natomiast ja miałam już kilka przygód z czekoladami mlecznymi, więc stąd trzymam się tej kuwertury, bo ona się zawsze rozpuszcza. I teraz słuchajcie, to jest po prostu czekolada z dodatkiem śmietany, podgrzana i rozpuszczona, i to wylewamy na wcześniej przygotowane ciasto i masę. Rozprowadzamy równo i odstawiamy do ostygnięcia. Możecie odstawić do lodówki, ale nie ma takiej potrzeby, więc jak chcecie. Jak zastygnie polewa, to już można oddać się przyjemności z degustacji tego ciasta, a zapewniam Was, że jest naprawdę świetne, zaskakujące w smaku. Myślę, że jeszcze takiego ciasta nie jedliście. To nie jest też w smaku zupełnie taka bajaderka, jaką kojarzycie z cukierni, ale jest to już bliskie. Jest bliskie, łatwe w wykonaniu. Fajne ciasto, które się sprawdzi na pewno, tylko uwaga, uwaga, ta blaszka jest mała. Także jeżeli planujecie spotkanie większe, w większym gronie, musicie zrobić to ciasto z podwójnej ilości. Słuchajcie, jeżeli się Wam podobało, subskrybujcie, polubiajcie, piszcie komentarze, co o tym sądzicie, czy coś byście zmienili, co się Wam podobało. I zapraszam na następne odcinki.